Witam. Dnia jutrzejszego, czyli dokładnie 16 maja 2017 roku, wychodzą dwa nowe serwery. Relembra oraz serwer europejski, który nas interesuje, Duna. Z racji tego, że te serwery różnią się od pozostałych, przygotowałem dla Was krótki materiał o tym, o czym warto wiedzieć, zaczynając swoją przygodę na świecie Retro Open PvP. Numer 1. Brak Twisted Fate. Brak dodatkowego blessa, chroniącego Twojego straty przed śmiercią z ręki gracza. Czyli jeśli ktoś nas zabije, tracimy wszystkie blessy. Numer 2. Brak odpowiedzialności zbiorowej. Injustice. Nieważna jest ilość graczy, która bierze udział w walce. Nieuzasadnione zabójstwo naliczy się osobie, która zada ostateczne obrażenie śmiertelne oraz osobie, która zada najwięcej obrażeń. Numer 3. Brak wyboru w trybach PvP. Jedyne tryby, które można włączać i wyłączać, to tryb PvP i tryb Secure. Numer 4. Friendly Fire. Zielona czaszka w party umożliwia atakowanie się wzajemnie oraz trening online. Starsi gracze wiedzą, o co chodzi. Numer 5. Brak Fair Fight. Nie ma znaczenia ilość atakujących graczy, kara za śmierć nie zostanie zmniejszona. Numer 6. Blokada PZ. Zawsze postać biorąca udział w walce otrzymuje blokadę PZ. Numer 7. Blokada przenikania. Dwóch graczy nie może wejść na jedną kratkę. I punkt 8. Magic Wall. Rzucając Magic Wall, nikt przez nie nie przejdzie. Włączony tryb walki z innymi graczami nie jest tu wymagany. Podsumowując, serwery Retro PvP są przeznaczone raczej dla graczy, którzy grają w Tibie od jakiegoś czasu i doskonale znają fizykę gry i czują się z Tibią jak ryba w wodzie. Ze względu na duże straty w ilości punktów doświadczenia oraz opłaty za blessy, nie proponowałbym tego serwa komuś, kto chce od czasu do czasu pozabijać parę smoków i cieszyć się grą PvE. Natomiast jeśli jesteś zapalonym myśliwym, który ma chrapkę na innych graczy, to ten serwer jest zdecydowanie dla Ciebie. Czego możemy się spodziewać na nowych serwerach retro? Na pewno dużej ilości graczy, przede wszystkim w pierwszych dniach od otwarcia. Wyścigu szczurów, czyli ludzi, którzy zrobią wszystko i wydadzą każde pieniądze na Tibia Coiny, aby być w czołówce. PK na ekspowiskach, czyli dominacja siłą i levelem nad słabszymi graczami. Ceny Tibia Coinsów będą niezwykle niskie, więc jest to też bardzo dobry pomysł na zarobek. Obstawiam, że przez pierwsze dni coiny nie będą droższe niż 300 GP za sztukę. Dostęp do nowych serwerów, jak zawsze, otrzymają tylko osoby te, które posiadają aktywne konto premium. Jeśli ta informacja była choć trochę dla Ciebie pomocna, kliknij łapę w górę, aby pomóc mi rozwijać kanał. Na koniec wszystkim życzę powodzenia na serwerach Open Retro PvP, wysokiego levela, dobrego luta i stalowych nerwów podczas PvP. Pozdrawiam.